Anglicy są specjalistami od robienia aut w szopie. W większych szopach składali Rolls-Royce'y, a w tych mniejszych takie auta jak Morgan i Caterham. Morgan to firma istniejąca od 1910 roku. Ręcznie składają jakieś 1300 samochodów rocznie. Ich, jak dziwnie by to nie brzmiało, najnowsza propozycja to Morgan Freewheeler. Z kolei Caterham R400 Superlight to napędzane silnikiem Forda współczesna reinkarnacja Lotusa 7 z 1957 roku. Na życzenie sprzedawane jest w zestawie typu zrób to sam. Wiesz co, ja chcę, żeby każdy produkował samochody w garażach. No właśnie, oni tak mają od dziesięcioleci i to wciąż trwa. Nigdzie na świecie manufaktury nie trwają tak długo i są eksploatowane tak intensywnie jak w Wielkiej Brytanii. To są samochody tylko i wyłącznie do zabawy. Żadnego racjonalnego uzasadnienia no, nie jakie ma. Jakie racjonalne uzasadnienie? Ja mam trzy koła w tym samochodzie. Inwalida. Trzy koła, 2 litry pojemności i silnik zmodyfikowany od Harley'a Davidsona, który jest z przodu. Karoseria, która jest zbudowana tak, jak budowane były samoloty czy samochody z lat 20. i 30. Ma drewniany szkielet i jest obwinięta aluminiową blachą. Morgan ma 115 koni mechanicznych, a Caterham 200 koni mechanicznych. Niewiele? Każdy z tych samochodów waży około 500 kg. Jedzie! To wystarczy, by Morgana rozpędzić do setki w 4,5 sekundy, a Caterhama w około 3 sekundy. To jest to. Ariel Atom w wersji R ma 2-litrowy silnik Honda Civic Type R podkręcony kompresorem. Moc 320 koni, prawie 700 koni na 1 tonę masy. To więcej niż Bugatti Veyron Super Sport. Za kierownicą Jerzy Dziewulski, właściciel tego auta. No i co to jest? Co to jest? Piękny Szyma, brytyjski Caterham. 300... Co to za samochód? No, ale to jest... co tu macie? Baniak na mleko z prawej? 200 koni na 500 kilo masy. 200 koni? Tak. A ile tu jest? 320 na 430. Ile ma do setki? A co ma z tą chodzi? Nic nie słyszałem, ale podobno szybko. Mam podstawowe pytania. Ile ma do setki i ile pali? A w tych samochodach chodzi o trakcję, o rozłożenie jak najniżej środka ciężkości i o to, żeby te auta prowadziły się w zakrętach. To jest podstawa funkcjonowania tych samochodów. Ten to po lata. Ale się wrze, skurczybyk. Ale idzie, jest. Drewniany ledwo wyrabia. No, nie wyrabia. Drewniany. Powiem wam tak. Ariel Atom jest potwornie szybkim samochodem. Jest samochodem, który łamie jakby prawa fizyki. Ale z drugiej strony, czy o to chodzi tylko w fankarach? Spójrzcie, to musi jeszcze wyglądać. No było, było. Jako najwolniejszy prowadź. Bujaj się. Ale pan Jurek mówi, drewniany nie nadąża. Gdzie, tu czy tu? Zrobiliśmy stołeczne święto motoryzacji, widzę. Ręczny! Jest cudowny. Życie jest cudowne. Ja wiem, że ty nazywacie go drewniakiem, ale słuchajcie, jest cudowne, uwielbiam ten samochód. Cały czas się telepie, mimo że wyłączyłem silnik, to cały czas czuję te drgania na kierownicy. Daj spokój, 2 cylindry i nie chcą jechać jeszcze do tego. Tutaj jest sprzęt, który nas objechał i złoił nam skórę. To na pewno najbardziej bezkompromisowy samochód w historii brytyjskiej motoryzacji. Ale czy najlepszy? Na co dzień i od święta? Tego jeszcze nie wiem. Dlatego my szukamy dalej.